Cześć, siemano, witajcie. To jestem Patryk. Jesteśmy na polu z koniczyną. Jak widzicie, jest piękna trawa. No i co tu mamy? Jest koniczynka. Czekajcie, jest koniczynka. Jest trawa. Jest różne ziele, ale to nic. To tam po pierwszym skoszeniu wyginie. Już pierwsze koszenia się odbyły. Tutaj mamy buraki, bez nawozu, bez niczego. W miarę są, coś tam będzie, coś tam się zbierze. Zawsze dla samicy karmiącej będzie. Ziemniaki, a ziemniaki to lepiej nic nie mówić. No. Dobra. Nie wiem, czy nagrywałem i nie wiem, czy mówiłem coś, że ja to kusiłem. Jak widzicie, już coraz więcej jest trawy, co się kłosi. O, cóż, taka. Tutaj ta trawa to jest trawa dopiero. O, to jest kurde baran. Najchętniej bym to ściął. Ale tam mam zaczęte. Dobra, muszę. Dzisiaj muszę cały wózek czubaty ukosić, bo ma palać cały tydzień. Dzisiaj jest 30 stopni. Jest niesamowity skwar. I będę tak leciał. Na dół. Dobra. Muszę ten przewód odciągnąć. Nie mam wideo, gdzieś nie mogłem znaleźć. A dobra, zabieram się za koszenie. Zmęczyłem się. Kusiłem to jeszcze i to wystarczy już. No, patrzcie, jak tu jest gęsto. Tutaj woda stała. Iż dotąd jakoś tak. Kilka dni temu. Przebłysło. I dobrze. Dobra. Ale mnie muchy tną. O Jezu. Dobra, przyjeżdżam tutaj wózkiem. Dobra, to wystarczy. Jeszcze muszę dziś odkopać osełkę. A. Wow. Dobra. Ona nie zginie, ona jest gdzieś tutaj w trawie. W tym wózku. No. Dobra. Lecę do domu. Dobra. Jesteśmy po małej przerwie. Godzina. Bo rozładował mi się telefon. Ale dobra. Jestem ładowany. Jak widzicie, ta samica jest tutaj. Ona ma 27 termin. Ta mnie oszukała. Nie miała. Nie była zakocona. No. Także ta nie była zakocona. I kotnik już został. Została dopuszczona do samca. No i zobaczymy, co teraz będzie. Dobra. Tutaj trzeba. Już będę karmił teraz. To jest ładna koniczynka. No, to jest trawa, a nie. No, dobra. A jeszcze troszeczkę damy. Niech ma. Dobra. Sobie zje teraz to. Miało padać coś teraz. Chmurzy się. Coś tutaj się chmurzy. Ale dobra. Czekajcie, żebym się nie pokuł. Dobra. Cyk. No. Widzicie, jak jedzą. Sprzedałem od nich jedną samiczkę. W poniedziałek. Pojechała. Na rynku sprzedałem jednego samca od nich. Także zostało 3 do sprzedania. No, 3 zostały. Dobra. No i stąd samica pojechała przed. Nie, w poniedziałek, przedwczoraj, tak. To jest mieszana była ta. Ten idzie dla pana za. Na wymianę za tamtą. Jutro pojedzie wieczorem.
Prawdopodobnie. Panny samczyk. Dobra, to to jest. Jest po tej samicy, co mnie teraz oszukała. Dobra, tak jak mówiłem, ten samiec idzie. Za wymianę. Ten ma. Ten jest trochę mniejszy od tamtego, co sprzedałem, bo tamten był, miał trochę może większe ucho, był dłuższy i był szerszy. No, także tak. Tutaj ta samiczka. Zielonki ma w opór, niech je. Tutaj samczyk, jak już o nim mówiłem. Zostawiam go do jesieni, dopiero go potem będę sprzedawał, był ładny samczyk. Jest 17 marca. Chyba ma 3 kg 900 tych ważył, no bo 800, chyba 900. Tutaj ta samiczka ponad 6 kg, chyba 6,5. Tutaj samczyk z 4 marca, ten co kupiłem go z rodowodem. On waży 3,5 kg albo 3,600. Także może jest trochę chudszy. Mniejszy trochę jest. Dobra, a jak się zakopał. A ty kurde. Dobra. Dobra, także jak wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja z dzwoneczkiem. Nara, trzymajcie się, cześć.